Kłaniam się nisko. Słuchajcie, zaczynamy kolejny odcinek Sudeckiej Ostoi. Odcinek, już jesteśmy w Łowisku. Właśnie jak za mną widzicie, jestem na śródleśnej łące. Na jednej z ambon, którą postawiłem jakieś 7-8 lat temu. Jest ona w całkiem super kondycji jeszcze. No i postanowiłem dzisiaj tutaj zasiąść. Zaraz wam pokażę, póki jeszcze jest widno, jak wyglądają te łąki. Te łąki się wcinają tutaj od samej wioski, podchodzą aż pod samą górę do lasu. Jest tego naprawdę dosyć sporo. Zaraz zobaczycie. Są one strasznie zbuchtowane przez dziki. My jesteśmy po pierwszych szacowaniach takich wiosenno-jesiennych, bo te szkody również powstawały na jesień. Mamy wypłacone naprawdę sporo szkód. No dziki nam tutaj robią, że tak powiem brzydko, Armagedon. Ale zaraz zobaczycie sami, jak te łąki wyglądają. Dzisiaj tutaj przyjechałem wcześniej w ciągu dnia obejrzeć, wybrać sobie miejsce na wieczorną zasiadkę i padło na to ambonę numer 1. Także powiem wam uczciwie, że łąki wyglądają źle. Nie wiem, czy koledzy już te łąki szacowali, czy dopiero to szacowanie przed nimi. No, także zaczynamy. Jak dojeżdżałem tutaj, już widziałem pięknego rogacza. Rogacz już był całkowicie wytarty. Natomiast nie były te porostki wybarwione. Natomiast pierwszą zwierzynę już widziałem. Także siadamy. Księżyc zaraz wyjdzie. Mamy, że tak powiem, już jest po pełni chyba. Wczoraj była pełnia, więc on troszeczkę później wyjdzie, ale było tak jasno. A tutaj mam nadzieję, że te dziki wyjdą z lasu, bo tutaj jesteśmy praktycznie w środku w lesie. Z każdej strony otacza nas las, więc być może nie każą na siebie czekać zbyt długo. Także zapraszam. Zobaczymy, co nam dzisiaj święty Hubert wystawi. Zarówno pod kamerę, jak i pod lufę. Słuchajcie, tak wyglądają łąki zbuchtowane przez sudeckie dziki. Myślę, że widać. A taki mamy ładny krajobraz. Słońce już zaszło. Tam mamy zachód po prawej stronie. No i tutaj nasze miejsce zasiadki dzisiejsze. Być może nam tutaj coś święty Hubert wystawi. Tutaj to wygląda, jakby ktoś glebogryzarką przejechał. Postanowiłem, słuchajcie, że będę wam mówił za każdym razem, z jaką bronią poluję, bo każdy mnie o to pyta. Ja wiem, że to jest chyba taka jedna z ciekawszych dziedzin łowieckich. Broń, optyka, amunicja. Więc powiem wam uczciwie, że wielu młodych widzów, którzy oglądają mój program, pytają o to, tak? Więc standardowo, tak jak w ostatnich odcinkach, R8-ka, amunicja 308, Sako Hammerhead 11,7 grama. Jeszcze jest niezaładowany, pusty, więc sobie przeładujemy. Optyka Zeiss, nie wiem, będzie widać. Zeiss HT Victory 3-12-56. Jak siedzę na ambonie, ustawiam krotność sobie na 6. Taki mój zestaw nocny. Tu jest krótka lufa w tej broni. Ona jest niestandardowa. Ta lufa ma długość 52 cm. Chciałem zamówić sobie 47 nawet, ale było trzeba bardzo długo czekać. Więc taka broń, powiedzmy uczciwie, z którą bardzo poręczna, bardzo krótka. Uwielbiam z nią polować. Zwykły syntetyk, zwykły plastik, bardzo praktyczna. Natomiast używana przeze mnie głównie na polowania nocne. No i tyle. Dobra, robi się już coraz bardziej, nam zmrok zapada. I powiem wam jeszcze jedno. Jeżeli jesteśmy już w połowie kwietnia, więc powinny nam tu ciągnąć dzisiaj słonki. Jeżeli się uda mi złapać na kamerę, bo zawsze te słonki tutaj lubią ciągnąć, to wam to pokażę. Nad tymi łąkami bardzo często, one są troszeczkę podmokłe, tu jest babrzysko zwierzyny, u mnie jest trochę sucho, bo trochę nie ma jeszcze jakiejś takiej wielkiej suszy, ale w lesie widać ewidentnie, że jest sucho. I tutaj wam postaram się pokazać ten, nagrać szept ciągnącej słonki. Ja miałem okazję polować jeszcze na ciągach wiosennych, było to rok po moim wstąpieniu do PZL. Zlikwidowano polowania wiosenne na ciągach. Już teraz polujemy tylko jesienią. Czasem wyjdę z wyżłem na słonki.
Natomiast no te najpiękniejsze polowania, czyli teraz kwiecień, początek maja, no niestety polować nie możemy, ale jak najbardziej podziwiać możemy, także tutaj te słonki często, gęsto ciągną. Znaczy już ciągną, tego nie wiem, słuchajcie, pierwszy raz tutaj jestem, ale w tamtym roku, czy dwa lata temu, jak polowałem tutaj na dziki wiosną, to te słonki ciągnęły. Także zaczynamy polowanie, mam zamiar tu posiedzieć dzisiaj troszkę dłużej, bo z tymi dzikami to była różnie, ale aura jest rewelacja, 11 stopni, słuchajcie, zero wiatru, więc ubrałem się dosyć ciepło, bo jesteśmy już wysoko w górach, jestem od kilkaset metrów wyżej niż mój dom, także na pewno ta różnica temperatur będzie tutaj znaczna, a już z każdą godziną będzie się robiło coraz chłodniej. Także zaczynamy. Polowanie już teraz na poważnie. Koniec gadania, polujemy. No i słuchajcie, dzików nie było, były jelenie, były sarny, także schodzę, jest godzina 20, po 23, spróbuję rano, także być może rano się nam uda coś więcej zobaczyć. Widzieliście, mieliście okazję zobaczyć, jak ten part fajnie nagrywa, to moim zdaniem za te pieniądze, on kosztuje teraz chyba około coś 1600 zł, rewelacja, po prostu za te pieniądze naprawdę super sprzęt. Mi to służy tylko do nagrywania. W statywie sobie stoi, ale uważam, że jako sprzęt do nagrywania jest rewelacyjny. Dobra, także zobaczymy, co nam przyniesie świt. Jadę, kimnę się w domu chwilkę i walczymy dalej. Także do zobaczenia już rano. Słuchajcie, miałem pojechać rano na świt, ale jest godzina druga. Mówię, lepiej się nie kłaść, bo ja to czasami jak się położę, jak się położę, to już mogę nie wstać rano. Więc przyjechałem tutaj, jest uprawa groszku. Znajomy rolnik wspominał mi, że posiał groszek i że dziki mu zaczęły tutaj chodzić. Do tej uprawy mamy jakieś, nie wiem, 350 metrów. Zostawiłem samochód wcześniej i spróbuję je podejść. Być może się jeszcze jakieś dziki tutaj uda spotkać. Także zaraz zobaczymy. Słuchajcie, są dziki, jest wataha dzików. Powiem wam tak, jest 6 albo 7 dzików równych, na pewno nie ma lochy. Okej, kamerę już zostawiam tutaj w plecaku i przełączam się na parda. No spróbuję to nagrać, spróbuję podejść. One są w kiepskim miejscu, bo są na górce, ale powolutku schodzą w dół, więc muszę poczekać na kulochwyt. Jedyny plus jest taki, że wiatr mam idealny. No więc zaczynamy podchodzić. Do dzików jest w tej chwili w granicach 250 metrów, ale mamy idealnie pod wiatr. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Słuchajcie, strzelałem do dzika przed chwilką na zasianym groszku. To jest szkoda u jednego z kolegów. Oddałem strzał, wydaje mi się, że celny. Idziemy na zeszczał zobaczyć, czy jest jakaś farba. Dzik w ogniu nie został, na pewno poszedł, ale zaraz spróbujemy tą farbę znaleźć. Zobaczcie, tu jest farba. Wydaje mi się, że strzał jest komorowy. Zaraz dojdziemy. I tak można sobie zobaczyć, jak działa 308 w kalibrze, Sako Hammerhead w kalibrze 308. Także cały czas farba jest. Tutaj jest coraz więcej. Tutaj widać, o. No jest to podłoże takie, bo tu jest piasek, więc będzie ona raczej widoczna słabo. Tu jest uprawiona ziemia, więc o. Tutaj ładnie go bryznął. Dzik na pewno leje na dwie strony. Tu już tej farby jest coraz więcej. Mi się wydaje, że zaraz tutaj powinniśmy tego dzika odnaleźć. Tu jest drugi. O, już tu ewidentnie coraz więcej tej farby. O, tutaj fajnie będzie widać. Przed nami jest dzisiejsza zdobycz. Dziczek łaciaty. Tu jest z tej strony jest wylot. Zaraz zobaczymy, jak wygląda wlot. Przelatek około 35 kg. Sobie przerzucę tylko kamerę na drugą stronę. Znaczy kamerę dzika na drugą stronę i zaraz zobaczymy. Tak. Lekko spóźniony. Nie, to jest, przepraszam, to jest wylot. Wlot był z tamtej strony, bo on był w drugą stronę ustawiony. Więc tak się zakończyło dzisiejsze polowanie. Pięknym łaciatym dzikiem. Także teraz już zostały tylko obowiązki. No słuchajcie, myślę, że odcinek wyszedł fajny. Ale jak wspominałem na poście na Facebooku, powiedziałem, że wam trochę opowiem o sprzedaży bezpośredniej. Moje koło jest kołem początkującym. W tym zaczęliśmy tą sprzedaż bezpośrednią tak naprawdę od może 3-4 tygodni. I powiem wam uczciwie, że na razie u nas się przyjęło. Natomiast nie jest to takie proste, tak? To nie jest tak, że dzisiaj sobie wprowadzamy w kole chłodnie, stawiamy chłodnie i mamy zaraz gro klientów w kolejkach za PRL-u. No nie, tak to nie wygląda. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli coś więcej o tej sprzedaży bezpośredniej, ja postaram się zrobić odcinek specjalnie o tym, zrobimy taki, połączymy go z jakimś polowaniem, ale zrobimy pół odcinku z polowania, pół odcinku zrobimy na temat informacji na temat sprzedaży bezpośredniej. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o tą sprzedaż, tak pokrótce wam powiem, dzisiaj cena, w dniu dzisiejszym, ogólnie w Polsce, cena dzika jest skandalicznie niska, tak? Zrobiłem wywiad jakieś tam kilka dni temu, puściłem posta na Facebooku, żeby dowiedzieć się na temat cen dziczyzny. No i ta cena za dzika oscyluje od złotówki do maksymalnie 2,50. No dla mnie to jest po prostu nieporozumienie. Dla mojego koła jest to bankructwo. Z racji tego, że my prowadzimy naprawdę duże szkody. Sami widzieliście przed chwileczką na początku filmiku, jak wam pokazywałem, jak wyglądają łąki. Te dziki robią nam naprawdę duże szkody, a oddawać dzika za złoty 50 na skup to jest po prostu tragedia, tak? Ja uważam, moim zdaniem, że powinniśmy nie powinniśmy w ogóle oddawać dzika, jeżeli ta cena jest poniżej 3-4 zł. Wiem, że sytuacja na rynku jest trudna, wiem, że panuje epidemia w Europie. Wiem, że skupy pewnie nie mają możliwości wywozu tego, firmy skupujące. Natomiast, no słuchajcie, jeżeli dzik waży, powiedzmy, niech ta tusza będzie po złoty 50, tak? I niech ten dzik waży 40 kg, tak? No to koło za tego dzika dostaje 60 zł. No słuchajcie, 60 zł to są 4 paczki papierosów. A z dzika 40-kilowego, jeżeli jest w miarę dobrze strzelony, czyli na łeb lub na komorę, uzyskujemy czystego mięsa około 20 kg. Dzik się wybija w przedziale 50 do 60%, więc oddawanie dzika za te pieniądze to jest dramat. To jest jeden wielki dramat.
I powiem wam, że koła powinny iść w sprzedaż bezpośrednią, powinny się dogadywać między sobą. Ja wam powiem, jak to w następnym odcinku, spróbuję wam powiedzieć, jak to zrobiliśmy u nas w kole. Mamy już swoją chłodnię, dopełniliśmy formalności w PIW-ie, w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Mamy swój numer i sprzedajemy te tusze. Ja wiem, że już padały głosy tam na Facebooku, różne komentarze były. My sprzedajemy te tusze w dwóch cenach. W cenie 5 zł, jeżeli dzik ma poniżej 20 kg, jeżeli ma powyżej 60 kg, w cenie 5 zł. Od 20 do 60, jeżeli jest dobrze strzelony, ta tusza jest naprawdę selekcjonowana, tak? Ja nie staram się sprzedawać dzików strzelonych na sprzedaży bezpośredniej, nie wiem, strzelony w kręgosłup, w szynki, przez dwie łopatki, ponieważ no, łatwo klienta zrazić do tego, tak? Więc selekcjonuję, czyli jeżeli mamy tuszę strzeloną naprawdę ładnie, czyli przez żebro lub w łeb, tutaj w kark, no to w tym momencie ten dzik jest, że tak powiem, wybije się lepiej, tego mięsa będzie więcej. I my tego dzika sprzedajemy w cenie, jeszcze raz mówię, do 20 kg powyżej 60 w cenie 5 zł, a od 20 do 60 w cenie 6 zł. Już były głosy na Facebooku, znajomi tam dzwonili też do mnie, że ja to za tanio sprzedaję, bo oni to sprzedawali po 8 czy po 9 zł, tak? Sprzedają. No to ja się tylko zapytałem krótko, a ile żeście tych dzików sprzedali? No jeszcze żadnego, nie? Ja mówię, no to stare powiedzenie mówi, słuchajcie, łyżeczką, a nie chochlą. Bo jak będzie, to można się łatwo zachłysnąć. Więc słuchajcie, zrobimy odcinek. Jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu pod filmem, dajcie znać w komentarzu na Facebooku. Pokażę wam chłodnię, jaką my mamy, jak żeśmy przygotowali sobie teren pod to. I że tak powiem, zrobimy odcinek osobno na temat sprzedaży bezpośredniej. Powiem wam, jakich formalności trzeba dopełnić, co trzeba zrobić że tak powiem, w dalszej części od momentu już strzelenia, czy to będzie dzik, czy to będzie jeleń, czy to będzie sarna. No i zrobimy sobie taki odcinek pod chłodnią. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli was to nie interesuje, nie robimy, polujemy dalej. Także ja dziękuję, słuchajcie, lecę już do domu, koniec polowania na dzisiaj. Miałem jeszcze zostać na świt, ale już mi się po prostu najzwyczajniej nie chce. Już jestem trochę zmęczony, więc... Do zobaczenia za jakiś czas, tak? Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, ale niedługo coś tam będę walczył. Być może nam wprowadzą zakaz polowania, tego jeszcze nie wiem. Także na dzień dzisiejszy, jak wprowadzą zakaz polowania, zrobimy sobie odcinek pod chłodnią, także bez wyjścia do łowiska, a jeżeli nie wprowadzą, to będziemy coś tam jeszcze próbować polować. Ten okres jest dobry, także do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam i dasz buru.